Dzisiejszy materiał może Was zaszokować, bo brzmi jak tekst z raportów policyjnych. Matka włożyła dziecku głowę do zamrażarki. Ale spokojnie, to nie oznaka przemocy. W ten sposób uratowała swojemu synowi życie. Zostańcie z nami i posłuchajcie. O 4 w nocy 2-letni synek mieszkanki Łodzi zaczął nagle bardzo mocno kaszleć. Przestraszona matka myślała, że dziecko zakrztusiło się śliną przez sen. Jednak z każdą minutą stan dziecka pogarszał się. Dziecko krztusiło się coraz bardziej i silniej, wydając przy tym okropny dźwięk. Gdy dziecko zaczęło sinieć, matka zrozumiała, że się dusi. To były najgorsze chwile jej życia. Nagle przypomniała sobie, że w jej rodzinie był już przypadek duszącego się dziecka. Wówczas mąż jej ciotki, który był lekarzem, stwierdził, że maluch musi poddychać zimnym powietrzem. Podczas gdy mąż bohaterki dzwonił na pogotowie, ona, niewiele myśląc, zaniosła dziecko do kuchni i wraz z nim usiadła przed otwartym zamrażalnikiem. Głowę dziecka skierowała w stronę zimnego powietrza wydobywającego się z wnętrza urządzenia. Pomysł okazał się skuteczny. Maluch uspokoił się, zanim ojciec skończył rozmawiać z dyspozytorką pogotowia. Oddech chłopca powoli normował się i dziecko zasnęło spokojnie pod okiem czuwającej matki. Zdarzenie wyjaśnia przybyła na miejsce lekarka. Maluch chorował na ostre zapalenie krtani, które spowodowało u niego obrzęk górnych dróg oddechowych. Atak kaszlu krtaniowego był po prostu reakcją obronną organizmu na trudności z oddychaniem. Lekarz rodzinny, dr Beata Szatkowska-Opasiak, stwierdziła, że reakcja matki była tak naprawdę dobra i skuteczna. Rzeczywiście, zimne powietrze łagodzi obrzęk krtani. Chociaż włożenie głowy do zamrażarki jest dość oryginalne, najważniejsze, że pomogło. Według pani doktor wystarczy po prostu otworzyć okno, a wszelkie decyzje należy konsultować z lekarzem. Niezależnie od sposobu, matka uratowała dziecku życie. Po kilku dniach zażywania leków chłopiec całkowicie powrócił do zdrowia. Znowu jest pełnym radości i energii maluchem. Jedynie jego mama drży na wspomnienie nocnego koszmaru. Zdecydowała się o nim opowiedzieć, by wspomóc inne kobiety i pokazać im, co robić, gdy takie coś spotka ich dzieci. Co myślicie o pomyśle zrozpaczonej matki? Nie zapomnijcie dać lajka i pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał.